Zaczynamy top 5 SK Info, a na początek coś dla tych, którzy nie lubią czytać książek. W Lublinie można je czytać dotykiem. Książki, które da się przeczytać dotykiem, słuchem, a nawet zapachem, to specjalny zbiór dla dzieci, które albo nie widzą, albo niedowidzą, a lubią literaturę. Dla nich w Lublinie działa jedyna w Polsce wypożyczalnia książek dotykowych. Ilustracja jest to dotykowa, że to można dotknąć, że to są materiały, czy tam tkaniny, materiały, plastiki i różne inne rzeczy. Na miejscu można wypożyczyć ponad 1000 książek. Co ciekawe, mogą to robić dzieciaki z całej Polski, a nie tylko z Lublina. Wszystko można załatwić też przez internet. Pisk, opon, huk i dym. Teraz w top 5 SK Info zobaczcie, co się dzieje, kiedy kierowca włącza silnik i wyłącza myślenie. Takie dramatyczne sceny można było zobaczyć w samym centrum Warszawy. Rozpędzony autobus uderza w samochód osobowy, a później wszystko dzieje się już szybko. Na miejscu pojawiają się ratownicy, strażacy i policja. Na szczęście to tylko symulacja, która miała dać do myślenia tym kierowcom, którzy za kierownicą raczej nie myślą. A już teraz też dużo pisku i dymu z opon, ale tym razem to nic złego. Na miejscu trzecim najbardziej widowiskowa impreza z Łodzi. Na starcie stanęło 57 zawodników. Każdy zakręcony na punkcie jazdy bokiem, no bo to w końcu zawody drifterskie. Pewno takich aut jak BMW czy Nissan typowo do driftu, z silnikami od Corvette, od LS-ów po 7 litrów, V12 od BMW turbo doładowany. Mamy również safety cara BMW i8, takie piękne auto półelektryczne. Poziom super wysoki. Żeby wślizgnąć się na podium, najpierw trzeba było wyślizgać konkurencję, co na tak śliskiej powierzchni łatwe nie było. A na miejscu drugim nauka z głową w chmurze. Właśnie tak uczą się licealiści od profesorów z Krakowa. Jak to możliwe? Wszystko dzięki nowoczesnej technologii. Wykładowcy łączą się z uczniami za pomocą internetu, a uczniowie wykonują ich polecenia zdalnie. My akurat trafiliśmy na zajęcia od serca, bo o sercu. Dużo uczą, bo po książce, jak mamy na zwykłe zajęcia, to jest tylko zdjęcie jakieś pokazane, a tutaj możemy zobaczyć na żywo. Wielu dałoby się pokroić, żeby wziąć udział w takich zajęciach, ale na razie przewidziane są one dla wąskiej grupy. W planach jest jeszcze cięcie nerek i płuc, oczywiście też w chmurze. Zuchwałe, dzikie dziki. To nasz numer jeden. Bez żadnych ogródek. Rozkopały ogród w centrum Gdańska. Najpierw dziki wyszły z lasu, a później z dzików wyszła świńska natura. Na oczach mieszkańców rozkopały pieczołowicie pielęgnowane kwiaty. Widziałem ślady ich pobytu, tak jak w tej chwili. Ale po raz pierwszy widzę 6 koło siebie i tak pracowicie niszczących... Róże! Róże. Co ciekawe, taka dzika impreza dzików w pośrodku miasta nie wszystkim przeszkadzała. Fajnie jest! Oprócz Gdańska zwierzęta pojawiły się też m.in. w Gdyni i w Sopocie. W tych miastach mają być odstrzeliwane przez myśliwych, co dla wielu mieszkańców mimo wszystko jest zrytym pomysłem. No niby dziki, a zachowały się jak świnie. Kolejny odcinek Top 5 SK Info już za tydzień, o tej samej porze. Piotrek Bukowski, do zobaczenia.